No witajcie, witajcie. No prawdopodobnie wiedzieliście, że ten filmik w końcu będzie nadchodził, ale no już nie mogę dłużej udawać, że nic się nie dzieje. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda w taki sposób, że nie jest ze mną dobrze. Musiałem zacząć brać z powrotem antydepresanty i niestety te antydepresanty nie działały w takim zakresie, żeby mi pomagać, więc w tym momencie już biorę w zasadzie drugie, mocniejsze antydepresanty i zaczynam je dopiero brać i trochę tam... No trochę lepiej się czuję, ale też nie do końca. I problem polega na tym, że potrzebuję dużo więcej czasu na odpoczynek. Bo zacząłem... troszeczkę rozwijać swoje kontakty tutaj w Chełmie. Przede wszystkim dziękuję za to Madzi, którą pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Grzesię, pozdrawiam Julię, z którymi staram się spędzać przynajmniej raz w tygodniu czas, co niedzielę. I no oczywiście pracuję też cały ten czas i no... Wraz z depresją jest trochę trudniej, że tak powiem, skupiać się na tej pracy i no najzwyczajniej w świecie potrzebuję dużo więcej czasu, żeby odpoczywać. To oznacza, że nie mam czasu nagrywać za bardzo. I niestety, no, rzeczywistość wygląda w taki sposób, że nie mam na chwilę obecną siły, żeby nagrywać, więc muszę wstrzymać nagrywanie. Na jak długi czas nie mam szczerego pojęcia. Mam nadzieję, że jak najkrótszy, no ale no już 3 miesiące w sumie przestałem nagrywać, więc no cóż, robię co mogę, jak sądzę. Więc na chwilę obecną staram się dźwignąć z powrotem z tego, do, prawda, gówna, w które wpadłem i staram się w jakiś sposób wypracować to wszystko. No nie idzie mi to na chwilę obecną najlepiej, ale jest, jak sądzę. Więc no... Mam nadzieję, że wrócę do nagrywania regularnie, ale czy się to stanie w najbliższym czasie, czy się to w ogóle stanie, nie potrafię przewidzieć. W związku z tym wrzucę to, co jeszcze mam nagrane na chwilę obecną i no... Na chwilę obecną muszę niestety wstrzymać działalność kanału. Jest mi z tego powodu przykro, ponieważ 3 lata w sumie cisnąłem ten kanał tak czysto dla siebie, dla zabawy. Ale no moment, w którym przestaje to sprawiać najzwyczajniej w świecie przyjemność, moment, w którym cokolwiek w zasadzie przestaje sprawiać przyjemność, się anhedonia nazywa, prawda? Jest momentem, w którym no najzwyczajniej w świecie jest trudno się zabrać do takich rzeczy. Więc no mam nadzieję, że zrozumiecie sytuację i wybaczycie mi, no ale muszę odstąpić na... jakiś okres czasu, nie wiem jaki, ale no muszę, najzwyczajniej w świecie. Muszę, ponieważ nie mam siły. Muszę, ponieważ nie mam energii, żeby nagrywać. Muszę, ponieważ moment, w którym zacząłem się zmuszać, żeby nagrywać, to był moment, w którym no ta działalność najzwyczajniej w świecie przestała być fajna i przestało mi to sprawiać przyjemność i przestało... dawać jakąkolwiek satysfakcję z tego, że coś robię. Dlatego no... biorąc pod uwagę, że jednocześnie muszę się zajmować pracą, biorąc pod uwagę, że staram się troszkę rozruszać swoje kontakty społeczne, bardzo wstrzymane w chwili obecnej, i biorąc pod uwagę, że no... no co tu dużo gadać, no... załamałem się tam jakieś 3 miesiące temu znowu i... zresztą widzieliście, że te kilkanaście ostatnich odcinków, no to zacząłem tyć znowu na masę. Więc, no, powtarzam, nie jest ze mną dobrze. Staram się podźwignąć, ale to wymaga czasu, więc, no, ten czas muszę sobie dać. Także przykro mi, no, ale, no, muszę wstrzymać nagrania. Tak jak powiedziałem, to, co jeszcze z buforu mi zostało, zamierzam wrzucić tak na świeżo, bez szczególnej kolejki i, no, będę musiał zrobić przerwę. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że podobało wam się te 3 lata, jak nagrywałem. I mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócę, ale niestety no, nie mogę tego wam obiecać. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. No, tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.